Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku Celebryki. Dzisiaj gościnie. Nie, błagam, nie żadnych feminatywów. Gość, o którego prosiło bardzo wielu z Was, Aldona Marciniak. Cześć Aldona. Cześć, dzień dobry. Widzieliśmy się ostatnio z 5-6 lat temu, to było coś takiego. Może być. Coś takiego. Ja przeważnie przedstawiam, czy mówię o czym zajmuje się dana osoba, z którą się widzę. Teraz tego nie zrobiłem specjalnie, bo to się wiąże z moim pierwszym pytaniem. Jak się widzieliśmy właśnie te 5 lat temu, powiedzmy. 4. Tak? Coś tak, takiego. Policzyłam. To był 2019 okay. I niezniszczalny. Tak, wtedy tak, to prawda. Przegląd sportowy, 11. Dzisiaj to, panie, gale mistrzów sportu. To jakieś wielkie gwiazdy, nie wiem, 2 minuty do wyścigu, a tu się stoi na środku toru z Coulthardem, z Häkkinenem. Jak patrzysz, powiedzmy, w tej 4-letniej perspektywie na swoją karierę zawodową, to jak ty to widzisz? Jest lepiej, gorzej? Jak sobie to wyobrażałaś? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że cały czas jestem przy Formule 1, bo to jest marzenie, to jest coś, o czym marzą naprawdę wszyscy, czy dziennikarze, czy eksperci. Czy młodzi kierowcy, każdy, kto siada do go-karta, marzy o tym, żeby znaleźć się w jakiejś formie gdzieś przy królowej sportów motorowych. I mi przez te wszystkie lata udaje się cały czas tam być. W międzyczasie przeżyłam parę szalonych sezonów. 2021 będzie mi się śnił po wsze czasy, będę wspominać. Moment, w którym od marca do grudnia byłam na 23 weekendach wyścigowych. Włączam w to wyścigi Roberta Kubicy, włączam w to kartingowe Mistrzostwa Świata. W czasie wolnym pojechałam na Grand Prix do Torunia żużlowe. Zresztą też wtedy Bartka Zmarzlika odwiedziliśmy z Cezarem Gutowskim w jego Kisielicach. Więc to był mój pomysł na sezon 2021, tylko przepakowywałam walizki. Cały czas wspominam, jak kiedyś wylądowałam na Okęciu, to był jeszcze okres tych wzmożonych covidowych kontroli i strażnik mnie pyta, skąd wracam i ja po prostu nagle pustka w głowie, skąd to jest, czy to jest Amsterdam, czy to jest Barcelona, tak z Amsterdamu to mogłaś nie pamiętać. Nie miałam pojęcia, więc zarobiłam dodatkową kontrolę przez to, także było intensywnie, ale to co najważniejsze to to, że cały czas przy Formule 1 i tak będzie przez kolejne lata, więc to nie mogę być szczęśliwsza. A jakbyś miała, nie wiem, spotykasz kogoś, kto Cię nie zna, Ty nie znasz tej osoby, miałabyś się przedstawić, czym Ty się dzisiaj zajmujesz, to jest jakaś jedna rzecz, właśnie taka to będzie ta formuła, bo tych rzeczy się zrobiło dużo, więc jesteś czymś najbardziej, że tak powiem, związana? Wiesz co, ja zawsze powiem o sobie, że jestem dziennikarką sportową, zajmującą się sportami motorowymi. Okay. To jest to, jak ja się definiuję, to jest dla mnie najważniejsze. Okej. Od razu powiem, że nie będzie dzisiaj żadnych pytań typu jak tam kobieta w męskim świecie. W ogóle o to nie pytam, spytam tylko o jedną Amen. Rzecz. Czy ty często dostajesz takie pytania i jeśli tak, to czy cię to wkurza? Strasznie. Czyli dalej tak jest. Tak, i to jest taki moment, w którym liczę do 5, robię głęboki wdech. I staram się najgrzeczniej jak mogę odpowiedzieć coś, w co głęboko wierzę, że tylko my robimy z tego zagadnienie. Każdy, kto śledzi to, co się dzieje w padoku Formuły 1, to jak jest realizowana Formuła 1, relacjonowana Formuła 1, a wiem, że to są Twoi widzowie, widzi, ile tam jest kobiet. To naprawdę nikogo nie dziwi. Tylko my cały czas o to pytamy. Dlaczego? Koniec tego tematu. Dziękuję. Jeszcze tylko sekundka dla partnera kanału, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. Jeśli masz jakiś kredyt, to jest moment dla Ciebie, bo Fundacja pomaga właśnie takim osobom jak my, aby wyrównać szanse w walce z bankami. Co to konkretnie oznacza? Otóż, jeśli przykładowo masz kredyt we franku szwajcarskim albo w jakiejś innej walucie, to Fundacja całkowicie bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę i poinformuje Cię, co aktualnie możesz z tym zrobić. Najczęściej dochodzi do całkowitego anulowania kredytu, co oznacza, że spłacasz jedynie kapitał. A jeśli ktoś z Was ma inny kredyt, na przykład samochodowy albo inny gotówkowy, to Fundacja jest w stanie odzyskać 100% wpłaconych odsetek, prowizji i anulować odsetki, które miałyby nastąpić w przyszłości.
Jak wynika ze statystyk, aż 95% takich umów klasyfikowana jest do odzyskania 100% odsetek. I tutaj rzecz najważniejsza. W przypadku tego typu kredytów rozliczenie z fundacją następuje tylko i wyłącznie w przypadku zwycięstwa, co znaczy, że niczym nie ryzykujecie. Od niedawna fundacja pomaga również osobom, które mają kredyty hipoteczne, ale w złotówkach, ponieważ tam też znajdują się zapisy stanowiące podstawę do ich unieważnienia. Dlatego naprawdę zachęcam do kontaktu z fundacją. Wszystkie kontakty macie w opisie do tego filmu, a sama fundacja oprócz 10-letniego już doświadczenia zapewnia darmowe analizy umów. Spotkania odbywają się w naprawdę fajnej, przyjaznej atmosferze, a wszystkie, nawet najtrudniejsze zapisy tłumaczone są na taki język, który zrozumie każdy z nas. No i na koniec jeszcze jedna fajna informacja. Cały proces może odbyć się w 100% zdalnie. Także działajcie, oszczędzajcie, a my wracamy do Aldony. No dobra, mamy pierwsze wyścigi za sobą. Ja sobie w sumie wczoraj uświadomiłem, czy kolega mi uświadomił, który nie ma Viaplay, że są ludzie, którzy tego nie mają, więc podejdźmy z takiej perspektywy i powiedzmy, czym ty się dzisiaj tam zajmujesz. Może najpierw to, czym się po prostu zajmujesz? Jestem prowadzącą studio, jestem gościem w roli eksperta w studio i przede wszystkim, to będzie moja główna rola, jestem reporterką na wyścigach Formuły 1. My akurat rozmawiamy w momencie, w którym już myślę powoli o Baku, bo to będzie mój kolejny wyścig. Rzeczywiście to, co jest nieprawdopodobne, od czego zacząłeś tę rozmowę, to możliwości, jakie mamy w Viaplay związane ze wszystkimi międzynarodowymi współpracami. Ja przychodzę na tor, przybijam piątkę z Coulthardem, przybijam piątkę z Häkkinenem. Mówię, panowie, to o czym dzisiaj rozmawiamy? I oni witają polskich widzów, komentują specjalnie dla nich i to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. Ja właśnie chcę troszkę przy takim wątku zostać, bo z perspektywy widza, tak jak na przykład ja, no to jak, nie wiem, była formuła w Eleven, no to ja siadałem przed telewizorem, oglądałem o tej godzinie, jak to leciało. Dzisiaj jest tak, że, nie wiem, jestem w centrum handlowym, żona idzie na 5 minut do sklepu, więc mam te 45 minut, żeby sobie obejrzeć trening. To jest taka zmiana, ale jak to wygląda od twojej strony, od środka? To się różni? Wiem, że redakcja Eleven była bardziej taka kameralna, tak? Michał Gąsiorowski o tym mówił, więc z twojej perspektywy, różnice? Oczywiście tak. Też trzeba powiedzieć, że no jest pewna ciągłość. Jeżeli zobaczysz na skład nazwisk w tej chwili pracujących w Viaplay, to są znajome twarze w dużej części. W dużej części też oczywiście młoda, świeża krew. Natomiast w tym sensie mamy poczucie kontynuacji tego, co zostało zbudowane. Oczywiście różnica polega na tym, że na miejscu zwykle są przynajmniej 3-4 redakcje Viaplay, a to oznacza no, inną pozycję w padoku. Jesteś. A co możecie w ogóle więcej, tak konkretnie, właśnie już na miejscu w padoku? Coulthard, Häkkinen, Christensen. Bo całkiem dużo. Nie mogliście wcześniej chyba stać na torze na przykład, prawda? Tak nie, teraz. Mogliśmy. Okay. Tak, to były takie same uprawnienia. Tu no, różnica polega na tym, że są te umowy z międzynarodowymi gwiazdami, na których korzysta także polski rynek, ponieważ tak jak ci międzynarodowi eksperci zakontraktowani przez centralę są dostępni dla wszystkich krajów, w których Viaplay pokazuje Formułę 1, tak teraz Polska do nich dołączyła. Co jest najbardziej stresujące w twojej pracy? Nieprzewidywalność tej pracy. To jest tak, że naprawdę w każdej chwili za kulisami dzieje się mnóstwo rzeczy, a naszym zadaniem jest sprawić, żeby widz nie widział tego, co się dzieje za kulisami. A ja zaraz o to zapytam. Więc to jest moment, w którym trzeba zachować spokój na tyle, na ile się da i no właśnie, sprawić, żeby nie było widać na wizji tego, co się dzieje właśnie w mojej głowie, tego, co się dzieje w reżyserce, tych wszystkich, no przede wszystkim nieprzewidzianych okoliczności, a tego jest całkiem sporo. No to jedziemy. Jakieś wpadki na wizji. Nie musi być teraz, może być wcześniej. Jakieś śmieszne sytuacje. Wiesz co? No na przykład to są głównie takie rzeczy techniczne oczywiście, jakieś chochliki, na przykład, nie wiem, rozmawiam z Bahrajnu,
do Państwa i nagle słyszę w uchu, w którym powinnam słyszeć tylko wydawcę i antenę polską, nagle słyszę komentarz Ligi Niemieckiej. O. Ja jestem na żywo właśnie. Coś tam mówię, co wydaje mi się w miarę istotne, a tu w uchu. Więc to są takie techniczne rzeczy, które czasami się zdarzają. Oprócz tego oczywiście wszystko, co jest związane z pracą w telewizji na żywo. O, to jest historia, którą uwielbiam. Grand Prix Austrii. Rozmawiam z Igą Świątek. Mam odsłuch, czyli słuchawkę w uchu. Powtarzam, w słuchawce słyszę Warszawę. To jest bardzo istotne, no bo dzięki temu wiem, kiedy wypuszczam reklamy, kiedy wypuszczam kolejną wypowiedź, jakich kierowców w ogóle mamy, bo też te wypowiedzi pojawiają się w bardzo różnej kolejności. Ty czekasz na, nie wiem, Charlesa Leclerca, bo on jest bardzo ważny, a przychodzi ci tylko Kevin Magnussen. No i jak tutaj zawijać wątki, żeby tak móc o tym rozmawiać. Rozmawiam z Igą Świątek, rozmawiam i nagle czuję, jak ta słuchawka mi wypada. Mam ją zahaczoną z tyłu o pas, w związku z tym próbuję za plecami, cały czas rozmawiając z Igą Świątek, za plecami szarpię za ten kabel. Nic się nie dzieje, patrzę w dół, a tam studzienka kanalizacyjna, taka kratka. Więc tak obcasem w tę studzienkę próbuję wyciągnąć ten kabel, on utknął, daje znać, patrzę rozpaczliwie na operatora. Więc zanim złapałam jego wzrok, też chwilę minęło, złapałam jego wzrok, pokazuję mu wzrokiem w dół, on mi kręci głową, że i w tym momencie ja już wiem, że on mi nie pomoże w żaden sposób, no więc ja jeszcze raz, tu ten obcas, tu ta rozmowa, no Iga, słuchaj, jak tam, więc tu walę, tu ciągnę, a tam rozmawiam. No i w końcu, oczywiście nie wydostałam tego, nie miałam pojęcia, co w tej chwili powinno się znaleźć na antenie, no bo skąd. I to był ten moment, w którym powiedziałam Państwu, po prostu, drodzy Państwo, to jest ta chwila, w której muszę zdradzić trochę kulis pracy w telewizji. W tej chwili Mikołaj jest jedyną osobą, która słyszy Warszawę. Mikołaj, co teraz powinniśmy zrobić? Na co, Mikołaj? I w tym momencie czujność wydawcy, który też nie zauważył, co się dzieje, no bo nie miał jak. Wydawca słyszy to, co się dzieje na antenie i wydawca mówi, dobra, Mikołaj, schodzicie na reklamy. Mikołaj mówi, no to w takim razie teraz zapowiadamy reklamy. I na tych reklamach ja mam te 2 minuty, żeby ten odsłuch wydostać, ale to było straszne. Potem pytam operatora, no słuchaj, no czemu mi nie pomogłeś? Mówi, tak, a chciałbyś, żeby gdzieś tam moja kucająca głowa w kadrze była? No. Gdzieś obok? No mówię, no dobra, no masz rację. Więc tak, więc to są na przykład takie historie. Wiesz co, jak jesteśmy przy wywiadach, to może zapytam o coś takiego, bo mnie to też często zastanawia. Wywiady z kierowcami. Mhm. Ja mam takie wrażenie, że ci kierowcy są dzisiaj tak, nie wiem jakiego słowa użyć, stłumieni, że te wywiady wyglądają tak. No, muszę być jutro szybki, to będę w czołówce, tak? Wydam z siebie wszystko. Tak, wygram kwalifikację, to wystartuję pierwszy. Jak się robi takie wywiady, żeby coś wyciągnąć z tych ludzi w ogóle? Z czego to wynika? Wiesz co, masz rację, że kierowca Formuły 1 jest dziś tworem kompletnym. I gdy mówię tworem, mam na myśli nie tylko to, co się dzieje na torze, ale także poza nim. Oni świetnie wiedzą, w jaki sposób rozmawiać z mediami. I na to trzeba spojrzeć pod kilkoma kątami. Wiedzą, jak rozmawiać z mediami dla dobra swojego zespołu. Wiedzą, jak rozmawiać z mediami dla swojego dobra w rozgrywaniu swoich gierek między sobą a kolegą zespołowym i między sobą a zespołem. I doskonale z tego korzystają. Oni są, niektórzy mają to naturalnie, niektórzy są po prostu przeszkoleni. Zdają też sobie sprawę z tego, jakie marki reprezentują. George Russell na przykład ma taką opinię nawet w środku swojego zespołu osoby zbyt poprawnej. I rzeczywiście tak jest. On zawsze mówi dokładnie to, co chcesz usłyszeć. Chociażby przy okazji Arabii Saudyjskiej, trudnego wątku społeczno-politycznego. Kierowcy są pytani o to, czy Formuła 1 powinna tam być. George Russell wychodzi i mówi, słuchaj, ja mam tylko 24 lata. Ja chciałbym być bardziej zaangażowany w to, co się dzieje na świecie i wierzę, że będę dorastał, dojrzewał i tę wiedzę zdobędę, ale w tej chwili nie wiem, co mogę na ten temat powiedzieć. Czyli odpowiedź numer 6 ze szkolenia. Dokładnie, i patrzysz na to i ty mu wierzysz, no tak, no, on ma tylko 24 lata, czego my od niego wymagamy, więc jest tak, że nie jest łatwo być mediami przy Formule 1, bo też jesteś elementem z jednej strony jakichś wewnętrznych rozgrywek kierowców,
A jeśli nie, no to dostajesz właśnie odpowiedź numer 6 z podręcznika i właściwie niewiele możesz z tym zrobić, przynajmniej nie podczas tych krótkich rozmów w zagrodzie, gdy masz do dyspozycji tylko dwa pytania, de facto półtorej, dwie minuty i to jest tyle. A też powiedziałaś o, że tak powiem, tej relacji między kierowcami, bo często się mówi, że Formuła 1 to więcej polityki niż sportu, no takie zdania padają. Troszkę piję do tego, co się teraz działo między Maxem, Lewisem i Fernando. Bo tak, z jednej strony tu w ogóle jakieś tweety, tam nie wiadomo co, a tu piąteczka. Trochę to wygląda jak Sejm. Wiesz, że wychodzą na te i sobie cisną, a na korytarz, no Zbysiu, no fajnie ci pocisnąłem, nie? Więc jak to wygląda tak bardziej środka? Nie wiem, na ile ty masz wiedzę, ale to są udawane często rzeczy, na przykład te konflikty, żeby się mówiło? Nie. Konflikty zdecydowanie nie. To są rzeczy, które faktycznie wychodzą w emocjach, te szpileczki są realne. Naprawdę jest tak, że ktoś tam kogoś lubi bardziej, ktoś tam kogoś lubi mniej, ale przede wszystkim te szpilki tam są. Pamiętam Lewisa Hamiltona, gdy bardzo komplementował Sebastiana Vettela wtedy w Ferrari. I to był taki, to była pięknie ukryta szpileczka, bo Lewis wychodzi i mówi, no, dla mnie to jest wielka rzecz, absolutnie wielka rzecz, że czterokrotnego mistrza świata, kierowcę Ferrari, ja mogę pokonać. I niby to jest komplement, a tak naprawdę to, co słyszy ten Seb, to, że dał się pokonać, będąc w Ferrari, będąc czterokrotnym mistrzem świata. A Lewis i tak go pokonał. Więc to są rzeczy, które mają drugie dno, trzecie dno, a czasami piąte, jeśli chodzi o te ich wypowiedzi. I to jest naprawdę prawdziwe. Co nie zmienia faktu, że też mają sobie coś takiego, że jak te emocje opadną, są w stanie ze sobą pogadać. Właśnie widać to zresztą. W paddocku widać to, tak jak nie wiem, tak. Idą sobie gdzieś widać. Tak, absolutnie tak. I widać, kto kogo lubi, kto z kim spędza najwięcej czasu. Lewis Hamilton najczęściej jest sam, to też widać na paradach kierowców. On słuchawki na uszy gdzieś z boku. A nie wiem, Charles Leclerc, Pierre Gasly, oni cały paddock przejdą razem, rozmawiając sobie, czy Alex Albon, Lando Norris, George Russell. Tam są takie paczki, oni spędzają czas poza torem świetnie, razem podróżują na wyścigi często, także te przyjaźnie są prawdziwe, ale szpileczki też są prawdziwe. Ty wolisz dalej być na torze, jak jest weekend Grand Prix, czy z Warszawy studio do domu i pozamiatane? Na torze. Nie nudzi się to? Cały czas na torze. W tym roku będę mniej więcej na połowie wyścigów i już nie mogę się doczekać. No dobra, to w drugą stronę. Rzeczy, których nie lubisz w swojej pracy? Nie ma rzeczy, których nie lubię w swojej pracy. Natomiast są rzeczy, które w rzeczywistości wyglądają inaczej, niż ludzie sobie to wyobrażają. Wydaje się, że to jest tylko ten glamour, tylko ta cudowna, piękna Formuła 1, a to naprawdę jest ciężka praca. To naprawdę jest tak, że ja spędzam po 12 godzin na torze. Bardzo to było trudne w czasach covidowych, bo wtedy jako telewizję byliśmy w osobnej bańce niż dziennikarze prasowi. Nie mieliśmy wstępu do biura prasowego. Całe te 12 godzin spędzasz na powietrzu w padoku, nie mając miejsca, żeby usiąść, nie mając miejsca, żeby rozłożyć komputer, nie mając miejsca, żeby schronić się przed deszczem jak na spa, nie mając miejsca, żeby schronić się przed upałem 40-stopniowym w Bahrajnie. Więc to są może drobne rzeczy, ale wpływają na to, jak się czujesz po 4 dniach takiej roboty. Więc chyba to jest taka rzecz, która jest jakąś niedogodnością. No ja nigdy nie robię tyle kroków w domu w Warszawie, co podczas wyścigów. Jak jest wyścig o 15, to o której musisz być już na torze, na miejscu? 10, 11. To faktycznie. 10. No dobra, to w drugą stronę. Rzeczy, które najbardziej lubisz w swojej pracy? Słuchaj, no to jest cała niekończąca się lista tak naprawdę, ale ona chyba zaczyna i kończy się na tym zdaniu, że ja cały czas żyję w spełnionym marzeniu. Ludzie do czegoś dążą przez całe życie, o czymś myślą, mi się udało w to wejść i udało mi się w tym utrzymać, więc to jest living a dream. Była taka opcja, że cię nie będzie w formule? Nie. Nie było? Nie.
Dobra, to ja troszkę zmienię, że tak powiem, media w tej chwili, z telewizji na prasę. Mhm. Nawet spotkaliśmy się przed chwilą przy przeglądzie. No wiadomo, co się dzieje z prasą, nie wiem, nie ma Autoświata, przegląd to w zasadzie weekendowa gazeta, no takie tytuły, że tak powiem, legendy. Jak ty patrzysz na to, co się dzieje z papierem? Wiesz, to jest mi bardzo przykro, bo ja jestem staroświecka pod tym względem i ja kocham też papier. Pamiętam te czasy, gdy przegląd sportowy gdzieś w liceum pod ławką przez wszystkie przerwy chodził i dla mnie to cały czas jest element rytuału i ja cały czas mam takie przeświadczenie, zgadzam się, pewnie już staromodne, że print jest bardziej prestiżowy niż online. Co więcej, to przeświadczenie jeszcze jest w międzynarodowych organizacjach. Sama to przeżywam, gdy rozmawiam z ludźmi odpowiedzialnymi za PR w różnych zespołach. Pytają online, media społecznościowe, super, super, ale coś w druku? No to jednak jeszcze jest coś ważniejszego. Ja myślę, że tak naprawdę przed printem otwiera się jakaś szansa podejścia do czegoś, co w tej chwili, co było treścią funkcjonowania printu przez ostatnie lata. Inaczej, aktualności, walki o newsy oddajmy internetowi, oni zawsze zrobią to szybciej, a my zajmijmy się rzeczami pogłębionymi, reportażami, analizami, materiałami, które będą tak samo aktualne za miesiąc i tak samo świetnie się przeczytają, doskonałymi autorami, doskonale napisanymi tekstami, takimi, które wymagają pewnego researchu, po prostu jakością. I wierzę, że tą jakością papier cały czas może się obronić, tylko po prostu to są inne treści niż te internetowe. Teraz jeszcze dochodzi takie kolejne zagrożenie, nie wiem, czy widziałaś sztuczną inteligencję, czat. Tak, to jest tak. Kosmos i pytanie, czy to też jakiś... Właśnie nie. Właśnie moim zdaniem to na początku się tym zachwycimy i okej, ale na takim, na poziomie powierzchni, a w pewnym momencie ludzie odbiją do tego, co będzie miało dla nich wartość i będą gotowi za to zapłacić. A jest w ogóle jakiś strach w środowisku dziennikarskim o to, bo się mówi, że dziennikarze to jest w jakiejś części ta grupa, która może najbardziej stracić na tym. Wiesz co, na razie podszyty takimi uśmiechami, przy czym nie wiem, czy to jest śmiech przez łzy, bo jest to faktyczny strach, czy jest to tylko śmiech. Ja zawsze będę bronić opinii ludzi i osobowości i uważam, że takie dziennikarstwo absolutnie przetrwa. Oby. Znowu inne medium, YouTube. Znowu powiem, jak się widzieliśmy te 4 lata temu. Ja mówiłem, załóż kanał. Mhm, tak było. I założyłaś. Tak było. Ale zapomniałaś trochę o nim. Ach, jest to taki mój wyrzut sumienia, Jezus. Jest szansa, że tam się coś będzie pojawiało, czy chodzi o czas po prostu? Bardzo długo chodziło o czas, a teraz to jest to tylko wymówka tak naprawdę. Tylko muszę się dobrze zastanowić, co chcę tam robić. I co tak naprawdę widzów może zaciekawić. Mam na to parę pomysłów, więc myślę, że najpóźniej przy okazji Baku zobaczycie, co to jest. Może coś ze śpiewaniem. Jezu Chryst. Ale ja, wiesz co? Śmiech śmiechem. Ja widziałem gdzieś, jak ty śpiewasz i to jest... Ty umiesz śpiewać, nie mówię tak, o szansie na sukces. Dziękuję. Ale naprawdę, nie wiem, może wy załóżcie jakiś taki zespół w Viaplay. No patrz, ty wokal. Maciej Jermakow wokal. Tak, nie wiem. Mikołaj mógłby tam coś, nie wiem, zarapować. Michał na gitarze. Jakąś nazwę tylko wam musimy. Coś via play. Z playem coś. Play. No, play no, band. No, no. Macie play band. No. To by był sztos. Ja bym oglądał. Dla beki. Nie, ale tak poważnie, z kanałem ruszy coś? Rusz. Promise. 6 kwietnia zapisujemy. Zobaczymy kolejny film. Jak się spotkamy w 2027, gdzie będzie Aldona Marciniak? Oby w Formule 1. Życz mi tego. No, a do kiedy są w ogóle prawa w Viaplay? Przez 3 lata. 3 lata? 3 lata. To myślę, że w Formule będziesz na pewno, ale masz jakiś pomysł, czy jakieś marzenie, że chciałabyś coś więcej, coś innego?
Wiesz co, tak naprawdę moje kolejne marzenia są związane bardziej z takim work-life balance. Bo ja rzeczywiście ostatnie lata z największą radością, jaką mogę mieć, poświęciłam temu, żeby być jak najbardziej przy sportach motorowych. A teraz też chciałabym trochę pożyć. O, powiedz coś więcej. Wystarczy. Wróćmy jeszcze może na koniec do formuły, do obecnego sezonu. Jakie masz przewidywania? Powiem czego, czemu. Ja się, tak jak powiedziałeś, sezon 2021. Bo ja w zasadzie powinienem Cię teraz pytać, kto będzie drugi? Trochę tak. Tak, natomiast to nie jest złe. Bo... Nie? Nie. Dlatego, że... Trzeba oddać Red Bullowi, czego dokonał. Trzeba oddać Maxowi to, jakim jest kierowcą. Ja nie mam problemu z tym, że wygrywa najlepszy pakiet w Formule 1. Na to pracujesz. Zasłużyłeś. Oczywiście jest jakiś znak zapytania w tym sezonie związany z tym, że w pewnym momencie Red Bull będzie musiał zaciągnąć ręczny, jeśli chodzi o rozwój bolidu i wtedy tak naprawdę się przekonamy jeszcze, co się może wydarzyć, ale są sezony, które były wygrywane w pierwszych trzech miesiącach, nie wiem, Jenson Button i Brown GP z ostatnich lat, więc możesz sobie wypracować taką przewagę i moim zdaniem to właśnie zrobi Red Bull, ale w drugiej części sezonu faktycznie więcej zespołów może regularnie walczyć o zwycięstwa. Przy czym prawdopodobnie nie zmieni to tego, kto zostanie mistrzem świata. Ale ta walka, która będzie się toczyła z tyłu za plecami, jest fenomenalna. Ja się nią potrafię emocjonować. Nie mam z tym żadnego problemu, że to nie jest walka o mistrzostwo. Bo tam są wielkie marki i wielcy kierowcy. Tam jest Ferrari, tam jest Mercedes, tam będzie Aston Martin i Fernando Alonso. Proszę Cię, to są doskonałe zestawienia, więc moim zdaniem to będzie bardzo ciekawy sezon, także właśnie ze względu na to, co się będzie działo w drugiej jego części, gdy Red Bull będzie miał bardzo widoczne ograniczenia w pracy nad bolidem. A ta dominacja Red Bulla, ta, która jest w tej chwili, wzięła się z tego, że tak dobrze to zrobił Red Bull, czy inni tak źle zrobili coś? Pół na pół. Red Bull od bardzo dawna pracował, budował organizację gotową do podjęcia tego wyzwania. Natomiast mówię teraz o organizacji, bo to jest coś, na czym cierpi Ferrari. Ferrari ma te same środki, te same możliwości, tylko na poziomie organizacji właśnie. Przegrywają i przegrywali sezony z Mercedesem wcześniej, gdy wcale nie mieli bardzo dużo wolniejszego bolidu. Wtedy też przegrali kierowcą, niestety, Sebastianem Vettelem. I przegrywają teraz. Mercedes też ma tę organizację na poziomie Red Bulla, natomiast no po prostu, i to jest cały czas piękno tego sportu, mówimy tyle o technologii, a to jakieś tęgie umysły podjęły złe decyzje w pewnym momencie i wpakowały Mercedesa w ślepą uliczkę. Więc trochę rywale się podłożyli, trochę Red Bull wykonał doskonałą robotę. Spytam jeszcze o kierowców. Nie wiem, czy Ty możesz to powiedzieć. Są jacyś kierowcy, na przykład, z którymi, nie wiem, Ty nie lubisz rozmawiać? Wiesz co? Albo tacy, z którymi najbardziej? Nie jest jakąś wielką tajemnicą, że na przykład Lance Stroll nie jest najcudowniejszym rozmówcą. Mogę spytać oprócz Lance'a Stroll. Wszechświata. Poza tym nie ma takich, z którymi źle się rozmawia. Są tacy, po których widzisz, że zawsze starają się dać Ci z siebie wszystko. I to jest na przykład Esteban Ocon, to jest Alex Albon, ale na przykład Lewis Hamilton też jest takim człowiekiem. Jego oficer prasowa, która zawsze spędza z nim czas ty mówisz o fizjo, o Angeli Kalanie, mówię o oficer prasowej, która towarzyszy mu podczas wywiadów. Mówi, że przed każdym wejściem do zagrody na spotkanie z dziennikarzami, Lewis mówi, dobra, tym razem robimy krótko. A potem jako ostatni wychodzi z pena. I mówi, znowu ostatni wychodzę, a ona do niego, bo tyle gadasz. I rzeczywiście jest tak, że
że każdemu dziennikarzowi Luis stara się poświęcić jak najwięcej czasu i odpowiedzieć wyczerpująco na te pytania, więc to zawsze jest przyjemne z nimi rozmawiać. Czy możesz mieć w ogóle jakąś relację z nimi? Czy to są dwa pytania i następne? Czy ty, nie wiem, idziesz i Luis macha cześć Aldona? Dwa pytania i następny. Rzeczywiście było tak, że gdy ja zaczęłam robić te wywiady, podeszła do nas właśnie ta oficer prasowa i mówi, powiedz mi, jak ty masz na imię, coś ten. No i ja mówię, a co się dzieje? Myślę, nie wiem, zdenerwował się, czy go wkurzyłam na początku, co chodzi. Mówi, nie, bo Luis chciał cię poznać, chciał wiedzieć, co robisz i z kim będzie tutaj rozmawiał. No więc tak, no jakoś każdy tam stara się każdego kojarzyć, no i też biorąc pod uwagę częstotliwość spotkań, no to jakaś tam zalążki tych relacji są. A jacy to są w ogóle ludzie? Pytam o kierowców już tak stricte. Wiesz co, bardzo różni, ale na przykład... Bo to są często młodzi ludzie, którzy mają kupę pieniędzy, tak? Są znani i teraz... Tak, ale oni też... Wiem, że widzisz ich w pracy, no ale... Tak, i to jest słowo klucz. Oni są w pracy i oni świetnie wiedzą, wrócę do swojej poprzedniej myśli, do czego służą media i świetnie wiedzą, że dobre relacje z mediami są w ich interesie. Nie chcę ich tutaj posądzać wszystkich o interesowność, ale na przykład, gdy też już wcześniej wspomniany przeze mnie George Russell, nie wiem, zawsze jest osobą, która, ja go pamiętam oczywiście świetnie z Williamsa, gdy on zaczynał, wtedy dużo rozmawialiśmy, mieliśmy dużo wywiadów, dużo interakcji. George Russell zawsze mi powie pierwszy cześć w padoku. I teraz będąc w Mercedesie, pokonując Lewisa Hamiltona i tak dalej. To się wytnie. Tak. I ja wierzę, że on to robi ze szczerego serca, bo jest po prostu fajnym chłopakiem, dobrze wychowanym. Natomiast z tyłu głowy wiem, że to jest też po coś, bo robi tak ze wszystkimi i wie, że w momencie, w którym będzie czegoś potrzebował, to pewnie więcej drzwi będzie miał otwartych. Ostatnie dwie rzeczy. Troszkę do Viaplay. Mam kolegę Grześka, który dalej nie wykupił subskrypcji. Grzesiu! Powiedz coś do Grześka, czemu Grzesiek i tym podobni powinni to zrobić. Grzesiu, no naprawdę. Słuchajcie, bardzo Wam polecam śledzenie Formuły 1 z nami, bo naprawdę mam poczucie, że otwieramy jakiś nowy rozdział. Mamy mnóstwo możliwości. Obecność wspomnianych tutaj już DC i Miki, obecność dedykowana dla nas, z wątkami, które są istotne dla nas, to nawet przed ostatnim wyścigiem mówię, DC, weźcie, przejdź na pola startowe, bo oni je poszerzyli, zrób nam wejście o tym. DC idzie, robi nam wejście o tym z pól startowych, więc jeżeli sobie wymarzycie na przykład, że chcielibyście, żeby Mika Wam coś specjalnie opowiedział, dwukrotny mistrz świata, albo David Coulthard specjalnie dla Was poszedł gdzieś, nie wiem, w Monako na jacht, Wam coś pokazać, to możemy to zrobić, bo to są teraz nasi polscy eksperci, moi koledzy z redakcji, do tego Tom Christensen, który no jest legendą, absolutną Le Mans, więc myślę, że parę tipów dla Roberta Kubicy przed Le Mans będzie miał, ale jest też nieprawdopodobnie ogarnięty w Formule 1, jest świetnym ekspertem. To wszystko jest dla Was z polskim komentarzem do odwinięcia przez kolejne dwie doby po sesji, więc nie trzeba wstawać tak jak ja na Grand Prix Australii i odsypiać potem przez tydzień. Myślę, że warto. No to ostatnie pytanie. Czego Ci mogę życzyć oprócz bycia cały czas w Formule 1? Czego byś sobie sama życzyła? Wiesz co? To jest i trudne, i łatwe pytanie tak naprawdę. Ja bym chciała, żeby było tak, jak jest. Szczęśliwy człowiek. Czyli do zobaczenia w kwietniu 2027. Umówieni. Bardzo dziękuję. Dzięki. Trzymajcie się. Hej.